Witamy wszystkich telewidzów, zapraszamy na magazyn filmowy. Jacek i Wasiu, Mirek Lidela, jesteśmy w zabrzeńskim Multikinie. Rozpoczynamy od premier tego tygodnia. Najpierw koprodukcja polsko-francusko-belgijska. Niewinne. Przenosimy się za mury klasztoru, pewnego klasztoru, do którego wchodzą żołnierze Armii Czerwonej, czyli lata czy czasy po zakończeniu II wojny światowej. No i tutaj się rozgrywają pewne zdarzenia, które jak za chwilę Państwo zobaczycie w trailerze, są skomentowane w jeden sposób. Ciekawe, dlaczego te siostry przeżyły. Co było powodem, że nie doszło do masakry? No bo wiemy, jak to wyglądało, prawda? Wypuszczeni, wygłodzeni żołnierze wkraczają do pewnego miejsca, gdzie są same kobiety. No właśnie, siostry nie zostały zabite, ale też nie zostały nietknięte, można tak to mówić. No i po pewnym czasie jedna z sióstr udaje się do pobliskiego miasteczka, prosi o pomoc pewną młodą lekarkę z Czerwonego Krzyża, no bo jedna z sióstr ma problemy ze zdrowiem, a jej życiu nawet zagraża niebezpieczeństwo. Więc nasza bohaterka udaje się do klasztoru, okazuje się, że w samym klasztorze nie jedna, kilka sióstr skrywa mroczne tajemnice. Siostra przełożona nie za bardzo chce, żeby to wszystko wyszło na jaw. No co tu dużo opowiadać? Film, w którym jedne z głównych ról gra Agata Kulesza oraz Agata Buzek. Film, który na festiwalu w Sundance został nagrodzony owacją na stojąco. Film, który ma doskonałe recenzje, zarówno jako całość, jak i właśnie role aktorskie naszych cudownych aktorek również, więc no tylko trzeba to zobaczyć. Ale zdradźmy jeszcze, co się z tymi siostrami stało, bo tak cały czas tutaj opowiadają Państwo, że chore były, że się źle czuły, tak naprawdę się okazało, że są w stanie błogosławionym. No i właśnie, to chyba jest problem dla siostry przełożonej, która chce to w jakiś sposób ukryć, prawda? Dokładnie tak. No zostały zbiorowo zgwałcone. No nie jest to nic dla sióstr zwłaszcza, czym należałoby się chwalić. No ale to tak jak mówię, nie będziemy Państwu tutaj całej fabuły zdradzać. Fragment zobaczą Państwo już za chwilę w zwiastunie. Wielka Agata Kulesza, hipnotyzująca Agata Buzek, a to wszystko w filmie autorki Coco Chanel. Niewinne. Есть информация, что вы скрываете классовых врагов. Вам нельзя этого делать. На этом еще увидим. Potrzebuję pomocy. Nie rozumiem. Malat, polonez. Tutaj tylko Francuzi. Ona umrze! Nie chcę umierać. Et combien d'entre vous sont dans cet état? To moje dziecko. Ma prawo do mojej miłości. Co matka zrobiła z tymi dziećmi? Wierzę, że te dzieci zostały przygarnięte. To wszystko moja wina. Kłamie siostra przez tę francuskę. Od początku jej nie ufałam, miałam rację, wprowadziła tu skandal i nieporządek. Matko, proszę wybaczyć, ale skandal i nieporządek panował tutaj, zanim ona się pojawiła. Dość! Błagam, proszę mi powiedzieć prawdę. Zrobiłam to, co należy. W filmie Niewinne mieliśmy siostry zakonne, a teraz czas na film zatytułowany Siostry. No i tutaj już nie będziemy przenosić się za mury klasztoru, a za ocean, Stany Zjednoczone, mamy dwie siostry, które już teraz mieszkają daleko od siebie, prowadzą swoje życie, każda z nich.
No i okazuje się, że dom rodzinny, w którym się wychowywały, został wystawiony na sprzedaż. No właśnie, najpiękniejsze wspomnienia lat młodości nagle mają sobie odejść i już nigdy nie wrócić. No więc nasze bohaterki postanawiają trochę zreperować sobie życie nawzajem, które no nie najlepiej się układa, ale przede wszystkim zorganizować porządną, ostatnią w swoim rodzinnym domu imprezę, jaką sąsiedzi na pewno zapamiętają na długo. Tym bardziej, że jak wiemy, 30-latkowie mają już troszeczkę więcej praw niż licealiści. Mają też inne spojrzenie na imprezowanie i na życie. Inne priorytety. Choć jak się okazuje, nie we wszystkim. I to wszystko w filmie Siostry od tego tygodnia na ekranach. No i zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Film Wstrząs. Tutaj, drodzy Państwo, mamy po pierwsze imigranta, no, który pracuje jako lekarz, chirurg. I mamy coś, co jest, można powiedzieć, świętością dla Amerykanów. Skarbem narodowym. Skarbem narodowym, czyli futbol amerykański. No i co wyjdzie z połączenia tych dwóch światów? No, no właśnie, bo tak po kolei. Nasz bohater bardzo chce się odwdzięczyć swojej nowej ojczyźnie, ciężko pracuje, uczy się, zostaje lekarzem, no i odkrywa pewną mało korzystną zależność między ilością urazów głowy, jakich doznają futboliści, a ich stanami lękowymi, stanami agresji, stanami depresji, no i samobójstwami nawet. No postanawia to ogłosić, myśląc naiwnie, że wszyscy mu podziękują, że może dzięki temu coś się zmieni w rozgrywkach, bądź nie wiem, jakieś nowe formy ochrony zawodników zostaną wynalezione. No ale niestety NFL, zawodnicy, kluby, wszyscy rzucają mu się do gardła, chcą chronić swój sport narodowy, no i zataić odkrycie pana doktora. No i tutaj nasz pan doktor musi stawić czoła nie tylko lidze futbolu amerykańskiego, ale także wielu innym przeciwnościom. No jeszcze to, że jest tym imigrantem, prawda? Tak. No doskonała rola Willa Smitha, który otrzymał za nią wiele nagród. No niestety nie dostał nawet nominacji do Oscara. No ale myślę, że pozostałe nagrody jakimś sposób mu to wynagrodzą. Film, który no można chyba trochę nawiązać, jeśli chodzi o stylistykę, sam schemat do Informatora Michaela Manna z Alem Pacino i Russellem Crowe'em. Tutaj też mamy podobny klimat napięcia, dramatu połączonego z thrillerem, no mimo że nikt się tam nie strzela ani nie ściga. No i to wszystko w filmie Wstrząs od tego tygodnia na ekranach kin. Hey little one, this is your father. Still with God. Please ask him to help me. In 25 years, I've never requested a panel of tests like this. What are you looking for? There is not a single case where a man that healthy went that mad, that young. I think I found a disease that no one has ever seen before. The NFL has known about the concussion issue for years. You turned on the lights and gave their biggest boogeyman a name. Men are dying. Families are being destroyed right now. Two cases is not going to be enough to prove this. You have to keep going. He said, Mom, I'm ready to go. You definitely think he had this disease. But yes. Do you understand the impact of what you are doing? You're at war with one of the biggest corporations in the world. If I continue to speak, things could get very difficult. You better drop it, or they'll be doing your autopsy, Mr. Omalu. Dr. Omalu. When you have truth, the thing you are told you cannot do is the thing you must do. They want to pretend that disease does not exist, and they want to bury me. What do you think they're doing to you? That's nothing. If they continue to deny my work, your men continue to die. Tell them what's really happening. Be what you are. Where I come from, we take care of our warriors. By dying, they speak for the living. And I speak for them. Tell the truth. Tell the truth.
Drodzy Państwo, w zeszłym roku wielu widzów, tak jak ja, czekało na ostatnią odsłonę Igrzysk Śmierci, ale to nie jedyna saga, z którą mamy do czynienia, jeżeli chodzi o ekranizację. No bo teraz czas na trzecią część i tak jak już wiemy, podzielono znowu na dwie podczęści, takie nowe słowo, nowego słowa użyję. Mamy tak, serię Niezgodna, podtytuł Wierna. Tym razem wychodzimy poza mury miasta, w którym poprzednie dwie części się odbywały. Tak, okazuje się, że nasza bohaterka, wbrew temu, co jej wmawiano przez cały czas, wcale nie jest inna, a wręcz przeciwnie, to ona jedna jest taka, jak być powinna, a cała reszta to tylko nieudany eksperyment, który z powodu tego, że jest właśnie nieudany, należy go jak najszybciej zamknąć, a to oznacza likwidację wszystkich, których nasi bohaterowie znają, kochają. No oni oczywiście nie zamierzają się na to zgodzić i ruszają z odsieczą. Najpierw muszą wyjść poza te mury miasta, kiedy dowiadują się, że nie są jedynymi mieszkańcami ziemi, że to miasto to nie jedyne miejsce właśnie na ziemi, w którym znajdują się ludzie, to potem wracają do tego miasta, żeby ratować swoich znajomych, ratować mieszkańców. To chyba Chicago, prawda? A nawet nie pamiętam. Zresztą, proszę Państwa, znawcy tematu na pewno znają wszystkie szczegóły, te najdrobniejsze, a ci, którzy jeszcze nie widzieli poprzednich części, no to może po obejrzeniu serii Niezgodna pod tytuł Wierna zasięgną do tych archiwalnych materiałów i zobaczą te poprzednie części. No to teraz przechodzimy do ostatniej produkcji, ostatniej premiery tego tygodnia. Wszystko zostanie w rodzinie. Przenosimy się do Brazylii. Gorące klimaty, oczywiście zabawa z zaręczynami w tle, z poznaniem rodziny panny młodej i jeszcze wiele, wiele innych wydarzeń. Tak, nasz bohater przyjeżdża do domu narzeczonej. No, ma niełatwe zadanie przekonać do siebie przyszłego teścia, który jest dość oporny w tym zakresie. No, a na pewno życia nie będą mu ułatwiać przyjaciele, którzy postanawiają skorzystać z okazji i zrobić sobie krótkie wakacje. A że jest to ekipa dość barwna, że tak powiem, impreza będzie pełną parą, a w imprezie również. A co z tego wszystkiego wyjdzie, to zobaczę Państwo w kinie. W imprezie również udział weźmie babcia panny młodej, która na początku porusza się na wózku, ale jak się potem okaże i zobaczycie w trailerze, wcale ten wózek jej nie będzie potrzebny. Zresztą, proszę Państwa, co będziemy opowiadać? Wszystko zostanie w rodzinie. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? Pourtant, tout avait bien commencé. Les amis, j'y crois pas. On est au Brésil. Benvenido! Papa! Tu m'as manqué. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lamar. Allez, en haut, je vais vous faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est au bout d'un moment, ça me... Demain, on va se faire une petite balade dans le coin. Alors les jeunes, on va se parler dans le coin? Génial! Maman va adorer, ça l'occupera. Ouais, on est parti! Je vous la confie, hein! On les a pas retrouvés? Il dit qu'il n'y a plus de lumière et qu'il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Tant qu'il suit avec vous, il ne faut rien vous arriver. Il faut trouver un moyen pour descendre très très vite. Ah, je sais, une corde avec mes vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Putain, c'est trois fois ta chevaux! Ouais, putain, excuse-nous d'avoir voulu changer les idées! Ah bah ouais. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire! Allez là, vite! Oh, y'a plus dans mon caleçon! En tout cas, merci pour l'excursion, c'est une super bonne idée. Excusez-moi, je crois qu'il y a la dame qui est en train de se barrer. Mamy również film sensacyjny, thriller. No, film policyjny. O bardzo złym tłumaczeniu, jeżeli chodzi o język polski. Tak, najpierw powiedzmy może, jaki jest... Znowu się popisali, ale to nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Czyli polski tytuł to Psy Mafii. No, ten tytuł ma wiele wspólnego z tym, co zobaczymy na wielkim ekranie, ale oryginalny tytuł to... Triple Nine.
Czyli wyjaśnij, Jacku. 3/9, czyli jakby nawiązując do fabuły filmu, kod alarmowy policji, kiedy jeden z funkcjonariuszy zostanie zastrzelony. No bo właśnie, mamy tutaj grupę przestępczą, która postanawia, no nie postanawia, ona musi, zmuszona przez rosyjską mafię, dokonać pewnego skoku. W tym wszystkim oczywiście pomaga im pewien brudny policjant, no i właśnie pada nagle takie hasło, żeby odwrócić uwagę od tego napadu. No co zrobić? No postawić wszystko na jedną kartę, czyli zastrzelić funkcjonariusza policji, bo kiedy to się zdarzy, no cała policja z całego miasta jedzie na miejsce zdarzenia, no a wtedy nasi bandyci mają jakby miasto wolne. Kto padnie ofiarą, czy w ogóle do tego zabójstwa dojdzie, no tego nie będziemy Państwu zdradzać. No jest to film, zapowiada się może tak, no porządny film policyjny. Dawno już chyba takiego nie było. Ostatni, który pamiętam, to właśnie, no daj tytuł mi ulecić, jak Pitbull, z Edwardem Nortonem i z Willem Farrellem. Ja mam na myśli jeszcze pamięci Pitbulla, polski film. A, to zupełnie inna kategoria, jak najbardziej. Również doskonały film polecamy. Kto jeszcze nie był, to warto zobaczyć. Chyba jeszcze leci. A Psy Mafii, drodzy Państwo, to film, w którym nie wszystko jest tym, czym się wydaje. A w jednej z ról tych właśnie mafiozów, i tu uwaga, to nie będzie aktor, tylko aktorka, Kate Winslet, rosyjska mafia. Tak, z Titanica do mafii. Drodzy Państwo, i to wszystko w filmie Psy Mafii. From me different. We're dealing with the crash and bash. Four-man team. First time being robbed? No fun, right? Major crimes be heading up investigation. Yeah, Belmont, fair with Chris. Hey, sir, can we talk about this? Hell no. I was not sure you could pull it off. We are not finished, Michael. This wasn't the deal. I had to convince my sister to spare you. There's another job. She said she'd kill every last one of us if we don't get this thing. Poor man Krug. He's that fourth guy. We got a way to make this happen. We could pull a 999. 999? What is that? Yeah, it means the cop's been killed. Every cop in the city runs toward that call. We'd have all damn day. You all right? I'm good. You? Does anyone believe maybe something very big is about to go down? There's gotta be a different way. Don't have a problem taking out a cop. I do a cop just like him. Get home at the end of the night. There's no limit to what desperate men will do when pushed. I tym zwiastunem kończymy dzisiejszy magazyn filmowy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przypominamy, że z kamerą naszego programu byliśmy w Zabrzeńskim Multikinie. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za 2 tygodnie. Wtedy kolejne super produkcje. Między innymi Batman zmierzy się z Supermanem. Wow, to wszystko już za 2 tygodnie w magazynie filmowym. Do zobaczenia. Do zobaczenia.